A, zleciał ten dzień, nie? No, jakoś to zleciało, nie? Elegancko, pogoda dopisuje. Nie za długo, nie za krótko, w sam raz. Co jest? Siul! Albo to jest ta rajka z tymi krzywymi torami. Ja. No, tutaj są... Ciele. Tu w tym momencie trzeba wymienić dwie nogi. Pa, jak to wyjebało. Spójrzcie tutaj, jak te rury idą po prostu wężej, schodzą się tak. To te kółka to są takie wałki i one są za krótkie i czasem spada wózek z rajki i potrzebna jest pomoc. Tak, bo to ciężko. Ochary. Tak. Dobra, uważaj na tą blachę, żeby sobie palca nie skończył. Ta, no. Jedziemy. O. Tak. Dobra. Elegancko. Masz pół wózka, to nie ma tragedii. No nie. Cały wózek to 200 kg, niecałe takie 190. A tutaj mamy gdzieś niecałe 100 kg, nie? O, pewnie połowa i tak miękkich. No, jak Marcin zrywał, to na pewno. Dobra, weź go puść. Bo się wyda. 20 kg zgadzały. No, dokładnie, dokładnie. Proszę zobaczyć, jaka dupka. Przypalona od słońca. Prawie jaka? No, prima sort, no. No nie, nie taka prima. Prima to była kawa, nie? No, nadal jest. Salam aleikum. Aleikum salam. Ta pajęczyna to kurwa jak łupież wygląda. Chyba se kupię head and shoulders. To jest łupież. O kurwa, dobrze. Dzień dobry drodzy widzowie. Siemano. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy wtorek, a wtorek to jest magiczny dzień tygodnia ze względu na to, że to już nie jest poniedziałek i nie myślimy o tym, że to początek tygodnia. I nie jest to środa i nie myślimy o tym, że zbliża się kolejny weekend, tylko skupiamy się na danym tygodniu. I co dzisiaj, chłopaki? Ja myślę, że gadasz głupoty, wtorek jest najgorszy, ja nienawidzę Właśnie Marcin nienawidzi wtorków, ja nie wiem czemu, wtorek jest dla mnie spoko. Nie, ja nie lubię. Wtorek jest zajebisty, stary. Nie, jest czulowy. No teraz jest fajnie, bo już jest koniec, ale dłużyło się strasznie, wam się nie dłużyło dzisiaj? Nie, dzisiaj... Nie, zleciało w chuj szybko. Może dlatego, że się opierdzielałem, ale to... Właśnie, co, ile my dzisiaj godzin przepracowali? Od wpół do... siódmej? Od pół do siódmej. Do 14.45. 8.5. No. To jest pikuś. Co jak latem jest? Robimy od 6 do 17? Ta, no to jest. A jeszcze trochę, parę tygodni będzie 7, 8, później od 8 do 16. Ja podejrzewam, że 2-3 tygodnie już będzie na 7. Tak, już się szybko robi ciemno. No. Tak, no. Już rano nie ma co nagrywać, bo kamera już jak próbowałem, to nie łapie. Nie, coraz ciemno się. Tak. Trzeba mieć profesjonalną. Poza tym do tego mamy zajebistą pogodę, bo na razie słoneczko zaszło, więc fajnie się robi, nie jest źle, człowiek się nie poci. Nie poci i nie narobi się przede wszystkim, drodzy widzowie. Słuchajcie, mamy z Adrianem do was takie pytanie, bo chcielibyśmy, zastanawiamy się ostatnio, skąd są nasi widzowie i w jakim są wieku. Wiadomo, po statystykach sprawdzamy, ale one nie są aż takie dokładne, także jakbyście mogli napisać, skąd, jak jesteście z Polski, to z jakiego miasta, w jakim jesteście w wieku, jak za granicy, to z jakiego kraju, czy z jakiego miasta, kraj, miasto i wiek. My z Adrianem chętnie poczytamy, skąd mamy takich wiernych widzów jak wy, także zapraszam do pisania komentarzy, kto, skąd, gdzie, co i jak. Tak, pod ostatnim filmem oczywiście bardzo dużo komentarzy wleciało, bardzo długich i bardzo zajebistych, więc dzięki za to, że piszecie do nas, bo naprawdę jest co czytać. Tak. Naszymi filmami, bo widzów mamy bardzo aktywnych i wiernych, wracają i oglądają te odcinki, za to serdecznie dziękujemy, a nowe osoby serdecznie zapraszamy do subskrybowania oczywiście. I lajkowania, i komentowania, nie? I to wszystko, tak jest. Czego od was, kochani, oczekujemy. Dobra. Przechodząc do rzeczy, jak wam minął weekend, chłopaki? Może zacznijmy od tego. Adrian, co porabiałeś w weekend? Ja, no, powiem wam, no,
Połowa widzów pewnie wie, bo zobaczyliście, byłem w zoo, no a w niedzielę tak na spokojnie sobie obtętegowałem, opowiedzieliśmy psa. Obtętegowałeś sobie? Tak, na spokojnie, wiesz, była fajna pogoda, wzięliśmy pieska, pojechaliśmy to Tihardę, tam po lesie trochę pohasać. W środku tego lasa jest taka pustynia dupna, to tam będziecie mieć wrzutkę. Dupna pustynia, ciepło, grzeje jak na patelni, jak ktoś by się chciał jechać opalić, to zajebiste miejsce, tylko wody brak. A opalali się ludzie tam? Ta, w cholerę, dużo w piłkę grało właśnie, latawce puszczali. W środku lasu no, takie plaże? W środku plaża, lasu taka plaża, no jak pustynia, to niby pustynia holenderska, tak tam opisałem, bo tam w chuj znaków i dużo ludzi tam z psami ogólnie. A to trafiłeś tam przez przypadek? Przez przypadek, bo my sobie tak wyjechali, byle do lasu, byle z psem gdzieś pochodzić po prostu, nie? No i po tym lesie my łazili, wchodzimy na taką kurwa skarpę, patrzymy, a tam ciul, jeb, no, sam kurde. Piasek, nie? No ciekawe. I jak wracaliśmy, to nagrałem zajebistą motorówkę, to sobie zobaczycie, bo naprawdę aż musiałem się zatrzymać. No zobaczcie, no ona taka wielka strasznie jest, nie? Ta, jest gigantyczna. Ile ona będzie miała metrów? O kurde, no nie wiem, z 5 myślę co najmniej, więcej. Co długości? Więcej będzie, no, więcej będzie miała. Więcej? Jak ten traktor, 10 metrów? No, jak ten traktor jest zabawka. Nie widziałem na żywo, ciężko ocenić na filmie, ale podług tego domu to więcej. Tak, bo on jest praktycznie drugi jak dom, budynek, nie? Cały to budynek zasłania praktycznie. No, no, myślę, że zdycha to tam była. Może być, 10 metrów, ale to, musi to być zobaczycie, warte, no. Ocenicie sami. Jak ona długa. No ja taki weekendzik na spokojnie. No i przyjechałem wieczorem jeszcze w jacuzzi, się na chwilę wyjebałem, bo póki pogoda. No i tyle, tak mi zleciała niedziela, wypoczęty w chuj. A ty jak tam? Ja no w piąteczek to byłem u ciebie, z juniorskim. No w sumie tak piąteczek zleciał, sobota to z juniorem cały dzień tak naprawdę byliśmy na sklepach, a to jakiś Mediamarkt, a to tamto. No. A niedziela to leniwa. Niedziela to nic. Leniwa. Taki odpoczyneczek, odpocząć. No i tyle, i tak zleciał ten weekend. Jak zawsze za szybko, nie? A ty mordo co? No ja co, w sobotę i w niedzielę kończyłem tapetowanie. I mam koniec remontu z dniem dzisiejszym. Więc myślę, że całkiem spoko. Ostatnie 5 weekendów cały czas z tym remontem żeśmy walczyli, nie? No już mamy skończone i teraz mam wolne weekendy. I tyle, i lecimy dalej chyba, nie? Tak, remonty najgorsze są, nie? Jak się już wejdzie w remonty, to już kurwa z tego wyjść nie idzie. Nie wiem, jak dużo, wszystko, ale schodzi. No wytapetować było trzeba tam parę rzeczy. Już, no, się najgorsze, jak się robi tak po godzinach, w międzyczasie, w weekendy. Nie, tylko w weekendy, bo po pracy to... Po pracy nie ma czasu, człowieku. No. Przyjeżdżasz zanim tego, zanim jeszcze wiesz, film zmontować, zanim tego, zanim wiem, zanim to... Schodzi, dajcie nie? Spokój, nie remonty są nie dla mnie, ale mamy to za sobą. Dobra, mówiąc lecimy dalej, miałem na myśli, że widzimy się w innym ujęciu. A teraz, nasi drodzy widzowie, wjeżdża raport paprykowy w wykonaniu Adriana Ochary, króla Pepru. Tak jest, tak jest. Moi drodzy, już wjeżdżamy z raportem. No jak wiecie, pogoda ostatnio nie rozpieszcza, cały czas jest chujowo, można powiedzieć. Czasami przebije się chujowo to słońce. Chujowo czytamy kiepsko. Dokładnie. Ale ogólnie jest do dupy, wam tak powiem, więc papryka tak nie rośnie. Ostatnie tygodnie mieliśmy trochę zapierniczu. Ci, co oglądają, to na pewno wiedzą. Tymczasem w tym tygodniu mamy trochę luźniej. Kończymy o godzinie 3. Oczywiście zaczynamy 14:45. Tak, oczywiście zaczynamy też pół godziny wcześniej, bo już jest ciemno na dworze. No i powiem wam tak, że tak normalnie jak zbieramy, kiedy są wysypy, to zbieramy ponad 40 ton. Ponad 40. Są dni, co mamy 45 ton. A teraz mamy taki tydzień luźniejszy, może nawet będą dwa takie tygodnie, gdzie zbieramy po 20 ton, to albo 22 tony, tak jak dzisiaj na przykład. Dzisiaj zebraliśmy 22 tak, spoko tony. Spoko chyba suma, nie? Spoko. I wam teraz powiem tak, wtedy jak mieliśmy te 40 ton, te 45 ton, to cena wahała się tak, wiecie, euro, 90 centów, w zależności od dnia, więc było dość nisko. Teraz zobaczcie tą różnicę. Mamy połowę tych zbiorów, co mieliśmy, ale cena poszybowała do góry i jest euro 40. Czyli więc, plus minus mniej więcej papryki, a zarobkowo wychodzą tak samo, nie? Tak, bo to im nie, wiesz, wiadomo, koszta są, to a muszą to uciągnąć. Pamiętasz, jak był taki okres, że my zebraliśmy jakoś 35 chyba ton papryki w jeden dzień, czy 37? Tak. A cena była 2,20 za kilo rynkowa? Tak, to było, to jeju. To się nachapali, nie? Nachapali się fest. To w jeden dzień, stary. Oni uśmiech od ucha do ucha, no podejrzewam, że nawet ale jakby... słuchajcie, ogólnie kiedy... Papryka, cena rynkowa papryki spada poniżej euro, to oni wtedy już nie zarabiają, nie? Tak. Nie zarabiają, to... wtedy czasami muszą nawet dopłacić. Tak, bo to pracowników trzeba opłacić, ogrzewanie. Oczywiście wiadomo, zawsze też się coś wydarzy, zawsze coś może się zepsuć. Tak jak ostatnio nam się też zasłona zepsuła, to przyjechała specjalnie szybka firma, żeby to wszystko ogarnąć. I to są zawsze ogarnąć. Koszta, moi drodzy. I to są koszta, to są ogromne ale koszta. To koszta wliczone w no, utrzymanie firmy, nie? Tak, no wiadomo, no, ale nie jest to taki hop-siup. No i na dzień dzisiejszy to zbieramy tak 20, około 200 ton, nie męczymy się. Jest nas mała grupka, bo nas może pracuje maksymalnie
z 8, 9. Znaczy na Śnince, więc, nie? Na Śnince, Sina. Na Śnince. 9, bo nie liczymy osób, które topują. No i wiadomo, reszta sortuje, nie? No. Dobra? Zajebista. Smacznego. Takie malutkie z dołu są naprawdę bardzo słodziutkie. Takie mała cieszy. Ja patrzę, jak fajnie się spasowało pod kolor włosów. Od tego mam te włosy. Jest paprykę, będziesz gęsty jak kochara. Dokładnie. Dobra, lecimy dalej. A więc tak, nadszedł czas na tak zwane ogłoszenia parafialne, które czasami sporadycznie się pojawiają na naszym kanale. Przechodząc do rzeczy, sprawy się mają tak, że sierpień to jest miesiącem daily vlogów, które kręcimy już drugi tydzień, odcinki codziennie i do końca sierpnia będą one kręcone codziennie, później skakujemy znowu na level 3-4 odcinki tygodniowo. Jak nam się spodoba, później w jakiś miesiąc znowu zrobimy daily, a może pociągniemy dłużej niż miesiąc. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tak, to wszystko zobaczymy, nie? Ale przechodząc do rzeczy, chcę powiedzieć o najważniejszej kwestii, że ja w piątek jadę na urlop do Polski na 2 tygodnie, a Adrian jedzie tydzień po mnie. Tak. Także przez 2 tygodnie nie będzie praktycznie odcinków ze szklarni, robimy przerwę. Adrian będzie kręcił vlogowe odcinki. Trochę tam w pracy pokażę na pewno sam coś. Tak, coś w pracy, te, przez ten tydzień ja będę, co będę, to tak. Ja będę kręcił w Polsce, także będzie od następnego tygodnia będą wpadać filmy tak, że jeden będzie robił Ohara, jeden będę robił ja. Jeden będzie robił Ohara, jeden będę robił ja. Później jak ja wrócę do Holandii, to ja będę robił w Holandii trochę w szklarni, a Ohara w Polsce, bo nie będziemy się widzieć w sumie przez... No przez 3 tygodnie, tak? Czy 4? Przez 2 tygodnie się nie będziemy widzieć w sumie, nie? Bo my jeden tydzień się nakładamy, nie? No tak, jeden tydzień nakładamy. Dwa, no, więc... Jakoś 2 tygodnie nie będziemy się widzieć, bo tak, no. Ale jakoś to pogodzimy, damy radę. No i mówię, i spróbujemy zrobić coś takiego, że Ohara będzie sobie kręcił, ja będę kręcił sobie i będziemy wrzucać na przemian, nie? Oczywiście. A później wracamy do pracy i wraca wszystko do normy. Tak jest. Zobaczymy, więc... jak to pójdzie. Postaram się coś w Polsce ponagrywać. Może uda mi się wyskoczyć w jakieś ciekawe miejsce. Może jakiegoś kolegę wrzucę, zobaczymy. No. Ja tak samo. Ale tak chcemy samo, do końca sierpnia, tak jak obiecaliśmy, pociągnąć daily vlogi. Złapaliśmy zajawkę i do końca sierpnia to czaśniemy. I na pewno daily jeszcze wróci. A może po miesiącu w sierpniu nam to się spodoba i będziemy ciągnąć dalej daily. Zobaczymy. Wszystko dokładnie zależy od Was i od tego, jak to się przyjmie. Tak jest. Coś jeszcze, Adrian, chcesz dodać? No ja to wszystko. No. Miłego dnia. Łapkujcie, Martin. Pamiętajcie o naszej stronce na Facebooku, na fanpage'a wbijajcie. Tak jest, tak samo na Insta wbijajcie. Daj, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udanego tygodnia. Tak, lecimy do domu, wtorek już tak za nami. Widzimy się jutro standardowo w środę, widzimy się teraz codziennie. Także bądźcie zdrowi, trzymajcie się. I do następnego. Widzimy się jutro, yo. Yo.